rzucić palenie, schudnąć, a może znaleźć lepszą pracę? Jakie są nasze postanowienia noworoczne? O to pytamy dziś mieszkańców Jeleniej Góry. Jakieś postanowienie noworoczne? Brak, na razie. Nic nie trzeba zrealizować? Nic by się nie przydało na 2013? W zasadzie przydałoby się, aby autobusy się nie spóźniały, bo co chwilę się spóźniam do szkoły przez to. Naprawdę. Postanowienie noworoczne. O matko. Walka z moimi wadami? A coś, co byś chciał zrealizować tak najbardziej? Coś, co bym chciał zrealizować? No nie zastanawiałem się zbytnio na tym. Chciałbym się dostać do jakiegoś liceum. Powiem tak, na pewno przydałoby się, żeby te podwyżki już nie wzrastały. A może chociaż, żeby pracy było więcej? No dla siebie, co tak pani by chciała zrobić, być może w 2013 roku? No, nie wiem, czy o palenie pytać, ale w każdym razie może jakieś inne rzeczy. Nie, palić nie palę, nie zamierzam. Jeszcze nie myślałam o tym, ale coś na pewno sobie postanowię. Palić nie palę, w sumie, ja wiem, sobie postanawiam. Żeby być zdrowym, chciałabym, ale to siła wyższa i co tam jeszcze? No, żeby zamiast podwyżek były obniżki. I to wszystko. Myślę, no, ja wiem co. No i będzie dobrze. No i będzie dobrze. Oby ten rząd troszeczkę lepiej rządził niż w poprzednim roku. Żeby ludzie mieli zamiast gorzej, to lżej. No i wszystko na ten temat. Dziękuję. Proszę pana, żeby nie był gorszy rok, w mojej sytuacji, żeby nie był rok gorszy od tego, który był. Dziękuję. A pan, jakie ma postanowienie noworoczne, jeżeli możemy zapytać? No podobne. Po prostu, żeby nie było gorzej. To jest każdy chyba taki. A panowie coś, też. A coś takiego, co pan chciałby, żeby się spełniło być może? No wie pan, mam wiele życzeń dotyczących naszej ojczyzny, ale to już... Nie, ja bym miał coś takiego, żeby wreszcie temu Fornalikowi się udało, żeby trochę lepiej grali, żeby tak nie denerwowali nas. To jest prawda, tak. A jest nadzieja, że będzie lepiej. I tego mu życzę. A podwyżki wypłaty, obniżki opłat, no i żeby zdrowie dopisało.